Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl. A oto nadszedł czas na... Sam jestem zdziwiony, że wracam do tej gry jeszcze w tym roku, mimo że ostatni odcinek był... tego dnia. Ja staram się bardzo unikać tej gierki, no ale no niestety ta gra... tak czy siak prędzej czy później mnie złapie, jak sami zresztą widzimy. Więc kochani, przyszedł czas na powrót do Crash Bandicoot 4. It's about time. Albo najwyższy czas. No w sumie najwyższy czas powrócić do tej gierki, bo dawno jej nie nagrywałem. Dobra, zgaszę sobie tą lampkę w ogóle, bo jest i tak godzina 13:45, kiedy ja to nagrywam. I na jutro, czyli na 21 grudnia, będziecie mieli już pierwszy odcinek, ten taki wielki powrotowy. Wielkopowrotowy bym bardziej ujął. Sorki, jeżeli będziecie mnie widzieli jak gówno, ale niestety nie korzystam teraz z kamerki telefonowej, tylko korzystam z kamerki Logitecha. Dlatego przez to, że mam tutaj pozasłaniane rolety i jest jasno na podwórku, no to może mi troszeczkę, trochę być jasno w gębę. Dobra, poprzednim razem nie pamiętam, gdzie żeśmy skończyli, tak szczerze powiedziawszy, bo to było bardzo dawno temu, ale z tego co widzę, kończyliśmy wymiar Egipus, więc dzisiaj możemy zabrać się za kolejne wymiary. Mamy tutaj trzy ostatnie wymiary do końca gry, jeżeli chodzi o klejnoty na odwrót. I zaczynamy od orbity Bermuguli, gotowy do startu, tak więc jedziemy teraz poziom na odwrót, bez zbędnego przedłużania. No i co? Zobaczmy, co tutaj będzie na nas ciekawego czekać. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. Nie czuję, gdy rymuję. Więc zobaczmy, co tutaj będzie na nas... co tutaj będzie się odpierdzielało. Tak więc, no nie wiem, no raczej w tym roku nie uda mi się skończyć tej gry na 106%. Ale przynajmniej coś ruszymy z tą gierką i przynajmniej będę miał z głowy i nie będę miał ciągle gadane, że o, ty kurde, unikasz Crasha 4 i tak dalej, powinieneś go skończyć. No i właśnie go sobie skończymy, tak więc spokojnie, nie macie się czego martwić. Dobra, i zaczynamy sobie poziom z trochę takim, nawet nie wiem, czy mogę to nazwać komiksowym troszeczkę stylu. Ale wiem na pewno, że zaczynamy go w troszeczkę z troszeczkę innymi filtrami niż zwykle. Okej, myślałem, że przez chwilę tutaj buchnie obok mnie TNT. W sensie, że spowoduje, że ja oczywiście będę miał obrażenia, a tu jednak się okazało inaczej, tak więc tyle dobrze. I zobaczmy, jak nam pójdzie, kurde, dzisiaj. Mam nadzieję, że będę wiedział, będę znał mniej więcej lokalizację tych ukrytych klejnotów. Muszę sobie na nowo w ogóle przypomnieć kontrolki w tej gierce, bo ja tak bardzo często gram w tę gierkę, że ja pierdziulę, dosłownie. Żyćko oczywiście mamy, więc elegancko. Tutaj naprawdę będę starał się robić powolutku te poziomy, bo też nie chcę, kurde, na pałę lecieć, żeby później, kurde, nie ginąć jak taki ostatni śmietnik. Jak taka ostatnia lebiega. Już mi moja PS4, kurde, zaczyna chodzić jak odkurzacz. To już jest znak tego, że, kurde, Crash 4 został odpalony. I dobra, lecimy teraz do góry. Tu mamy checkpoint. Checkpoint, kurde. I patrzymy teraz, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Nic nie ma, żadnych tutaj, kurde, ukrytych rzeczy. Ile mamy tych zebranych? O Jezu, nie to. Gdzie to się sprawdzało? A. Widzicie, muszę sobie na nowo przypomnieć kontrolki. L2, 36 na 189 skrzynek. Ok. Czyli jako tako stan mamy w miarę gites. Dobra, tu mamy pozbierane. Staramy się trzymać, kurde, fason. No tu już mamy tego, kurde, Bermugula, który, no właśnie, chciał nas pocisnąć, ale się mu nie udało. Okej, okay, to było całkiem zrobione na, jak to się mówi, na farcie. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. I póki co nic się nie dzieje, nic nie widzę. Mhm.
Okej, dobra. No, to tak można było to zrobić, bardzo łatwo. Oj, i właśnie tutaj już się zaczynają problemy. Tu już się właśnie zaczynają problemy. Przy 50 skrzynce, kurde, dopiero się zaczynają problemy, tak więc... Jest dobrze, kurde. O! I mogłem tak od początku zrobić. No kurczę pieczone. Czemu tego wcześniej nie zrobiłem? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, pyk, pyk. No i elegancko. Teraz możemy sobie tutaj zebrać nasze owoce Bumpa. Tak, pamiętam cały czas nazwę, żeby nie było. Żeby nie było, że jest bardzo miło. Cały czas pamiętam o nazwie, że to są owoce Bumpa. A przepraszam, nie owoce, tylko jagody Bumpa. No, tak więc tutaj troszeczkę drobna korekta weszła na pełnej. I póki co mamy tylko jedną śmierć, więc to jest bardzo ładny wynik. I teraz lecimy. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra, tam były skrzynki nitro, tak więc nimi się nie interesujemy. I teraz lecimy tutaj. Tak więc, no jakie ja mam plany w ogóle na tego Crasha 4, bo póki co sobie tylko tak o gierce gadamy. No w sumie, no nie wiem, no fajnie byłoby dokończyć tego Crasha 4, nie żeby coś, bo troszeczkę przypał jest. I to taki srogi przypał, bym powiedział. No ale co ma być, to będzie. Może się uda, może się nie uda. Chcę się nastawiać, że się uda, ale nie mogę też wykluczyć tego, że może się nie udać. Dobra. Zium. Elegancko. Elegancko zostało to zrobione. Pyk, pyk, pyk i pyk. Tam u góry nic nie było. A przemyja nie widziałem. Dobra, pyk, pyk, pyk i pyk. Ten tu będzie strzelał teraz, co nie? Tak, on strzelał, dobra. O, następny, kurde, chce we mnie strzelać. Nie na moje warcie, śmieciu. Dobra, tam mamy rundę bonusową, więc... Let's go w sumie, zobaczmy co i jak. Teraz tutaj rundę bonusową będziemy mieli w lewą stronę. Tak więc trzeba w takim razie zrobić taki myk. Oho. Tu trzeba uważać. O kurde, ty. To dobrze było ogarnięte. O, i tak możemy zrobić. Ty, ale kurde, patent. Ale dobry patent ogarnąłem. Ty, no elegancko. Ale to już niedobrze wyszło. To było słabe już. To już było słabiutkie z mojej strony. Dobra, udało się. Jesteśmy tutaj, gdzie powinniśmy być wcześniej. I teraz zium. Elegancko. Pyk. O, tak to powinno być zrobione od początku. Dobra. O, dobrze. Dobrze fest. Kurde. Dobra, i teraz myk, 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 myk. Elegancko. 35, czyli jeszcze jedna skrzynka. Pytanie, gdzie ta skrzynka jest? Bo tu jakąś skrzynkę żeśmy pominęli. Pytanie, jaką teraz?
No właśnie, kurde, nie wiem. Jaką żeśmy skrzynkę mogli pominąć? Aha, dobra, to była ta skrzynka, która się niszczyła, a ja nie ogarnąłem petardy trochę. Myślałem, że to jest metalowa skrzynka. Aha, czyli wszystko jasne. Ja cały czas byłem jedną skrzynkę w plecy i to była ta skrzynka z tym, strzałką. O kurde, ale lipa. To mi się trochę już nie podoba. Myślałem, że to jest metalowa skrzynka, a zostałem w błąd wprowadzony. Nie fajnie. Nie fajnie, gierko. No i teraz się wszystko zgadza, elegancko. 137 na 189, już mamy dwa klejnoty zebrane. Te odwrócone w sensie. I teraz uwaga na tego śmiecia, bo on tu będzie chciał nas zestrzelić. Dokładnie tak, więc my go poskromimy, kurde, tym spinatakiem. O, i my przy okazji też oberwiemy, super. Bardzo mi się to podoba. Znaczy, to był oczywiście sarkazm. Dobra, i elegancko, i o to chodziło. Pyk, pyk. Trzeba było uciec. Jakoś się wybronić. Dobra, pyk, 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 ogarnięte. Teraz ten tu będzie próbował strzelić. Więc sobie poczekamy. Kurde! Teraz nie mogę ani razu zginąć, bo nie dostanę tego za 3 śmierci. Znaczy za utrzymanie w wyniku 3 śmierci, więc... teraz muszę się pilnować. A to z pozorów bardzo łatwy... nieładny, tylko łatwy klejnot, więc... naprawdę trzeba uważać. O, się udało, trochę na farcie, ale się udało. O, teraz już się nie udało i elegancko, będę musiał powtarzać poziom, świetnie. No i elegancko się udało. Co prawda za, kurwa, którym razem, no ale się udało. To jest najważniejsze. Trudno, nie będziemy mieli tylko tego klejnota za, znaczy klejnotu za utrzymanie 3 śmierci. Nad czym dosyć ubolewam, nie powiem, że nie. No ale trudno się mówi. Ogarnie się go poza anteną. Bo na chwilę obecną to trzeba lecieć dalej z poziomami. I trzeba w końcu coś ruszyć z tym crashem, bo naprawdę to jest przegięcie pały. Ja w ogóle mam jeszcze na dysku ten, nagrane relikty. Nie do końca, co prawda, ale jednak gdzieś tam są te nagrane relikty. Więc no, trzeba będzie na dniach opublikować odcinek z tego. Albo, znaczy to będzie odcinek bardziej w formie montażu, ale wiecie, o co chodzi, no nie? Ale jedno mnie tutaj w tym wszystkim zastanawia. Gdzie jest ukryty klejnot? Bo powinien być, a go nie ma. To mi się trochę już nie podoba. No tak, nie mamy ukrytego klejnocika i tego za maksymalnie 3 śmierci, więc nie wiem, co tu się odpierdala. Nie podoba mi się to. Ale lecimy dalej w takim razie, no. Co ja tu będę płakał nad rozlanym mlekiem? Prawdopodobnie dzisiaj żadnego ukrytego klejnota nie znajdę. Ponieważ nie wiem, gdzie one są w ogóle poukrywane, tak więc to może być dosyć interesujące. Ojejku, musiałem się aż po głowie podrapać. I jaki nasz stan jest? 88%. Dobra, w ogóle mamy tutaj jakieś skórki. Nawet dwie. Geometryczny wojownik. I bare bones, czyli to są gołe kości, tak zwane. No to brakuje nam już tylko tych 5 skinów do maksymalnej ilości skinów. Z kolei u Coco brakuje nam... o, też bare bones. Mamy tutaj 4, 7. 7 skinów. No to kurwa. Się uda normalnie. Dobra. To skoro zrobiliśmy ten poziom, to teraz powinniśmy zrobić ten poziom, czyli błąd pokładowy i to jest poziom doktora Neocortex. A więc jedziemy z Coxem. Got to find that ship. Oh, if I only hadn't replaced my blaster's teleport with that hair dry function.
No to jedziemy z koksem, teraz już bez zbędnego kurde pitolenia, bo już korteks nie ma nic ciekawego nam do powiedzenia i bardzo dobrze. No kurde, już nawet ja zapomniałem, jak się tym korteksem gra, tak więc trzeba sobie poprzypominać troszeczkę kontrolki. Kółkiem to mogliśmy robić coś takiego właśnie, więc... Oho, dobra. To ja sobie już zestartuję poziom, ponieważ tam były skrzynki. I przy okazji lampkę zapalę. Że jestem ładnie ogolony i przygotowany na odcinek. Bo się wczoraj goliłem. Wczoraj jeszcze przy okazji powrotowego livestreama robiłem, bo tydzień temu zachorowałem, tak więc no... Teraz przed świętami, bo dzisiaj jest 20 grudnia. Za tydzień w ogóle moje urodziny, hehe. To trzeba się spiąć z tymi odcinkami. Bo warto byłoby trochę tego crasha ruszyć właśnie. Alladyna skończyć przed końcem roku i zabrać się za kolejne serie na kanale. Okej, udało się. Jeżeli kogoś w ogóle boli fakt, że ja nie mówię o żadnych tych ciekawostkach ani nic, to jest z tego powodu, że wszystkie ciekawostki, które chciałem wam powiedzieć, już wam powiedziałem w całej tej serii. Tak więc jeżeli ktoś, nie wiem, jest bardzo ciekaw tego, co zostało ominięte, czy no nie wiem, no cokolwiek, no to polecam zapoznać się z poprzednimi odcinkami, gdyż w gdyż w tamtych odcinkach właśnie o tym wspominałem, o jakichś takich ciekawostkach dotyczących czy to postaci, czy to jakby samych w sobie poziomów. Jedyne co z tego, co wiem, mnie ominęło podczas gdy chillowałem sobie od tej serii, to, że pojawił się update pierwszy na PS5 i potem oczywiście na PS4 się pojawił. Fuck, kurwa, niedobrze. Który zaktualizował Polara, dzięki czemu teraz nie musimy dokładnie wszystkich skrzynek zgarniać, tylko możemy na przykład sobie, jak mamy rząd 4 skrzynek, to możemy uderzyć na przykład w te dwie skrzynki z rogu. I na przykład się wszystkie niszczą, a wcześniej to trzeba było dokładnie, precyzyjnie wyśrodkować Polara, żeby wszystko się poniszczyło, tak więc fajnie, że dopiero teraz ułatwiają poziomy z Polarem, no ale lepiej późno niż wcale, jak to mawiają. Ogólnie co do Crasha, to widzę, że jest ogromna cisza z tą serią, dlatego że... no po prostu jest ogromna cisza z tą serią, ponieważ oni teraz się na tym Wampa Leak skupiają, czyli na tym, co ma niby według spekulacji być Crashem Bashem Remake. No i w sumie fajnie, no jak co, to niech się skupiają na tym, no jakby nie mam do tego absolutnie nic. O, tutaj skrzyki ominąłem. I tyle, i nic więcej. Tu już wszystko mamy zebrane, tak więc elegancko. No i dobra. I teraz zium. O, teraz trzeba będzie to zsynchronizować dobrze. O, i elegancko. O to właśnie chodziło. Tak to trzeba było zsynchronizować. Raz, a porządnie. Tutaj nic nie ma, poza skrzynką i TNT. Tam u góry niestety nie możemy się odbić, dlatego że z galarety nie możemy sobie zrobić. O, co tutaj się dzieje? Co to ma być za plotkowanie? Panowie, kurde, ogarnijcie dupy. O, i elegancko. Teraz tamtych trzeba będzie się pozbyć. Zanim oni to ze mną zrobią. O, dobrze, że ja uciekłem, kurde. Oj, dobrze, że ja uciekłem. Akurat dobrze zsynchronizowałem to wszystko. Oj, moja najukochańsza sekcja, którą wręcz uwielbiam. Hehe, hashtag, kurde, ten. Kappa. I elegancko, dobra. Póki co idzie nam bardzo fajnie. Nie licząc tamtych restartów oczywiście.
To idzie wręcz, bym powiedział, przepięknie. O, i tutaj już możemy się odbijać. Super. Pyk, pyk, pyk. I co? I teraz możemy zrobić pyk, 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 pyk. No i elegancko, o to chodziło. No to może o to nie chodziło, bo to troszeczkę było zjebane. Tak, to jesteśmy, mamy teraz jedną śmierć, a wolałbym nie mieć tej jednej śmierci, dlatego że może się nam uda zdobyć... Może się nam, kurczę pieczone, uda zdobyć tego. No, klejnocik.